Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Dziś na montażu gościmy dość popularny na naszych drogach model, a mianowicie Kia Ceed z 2012 roku. W tym przypadku pod maską pracuje silnik 1.6 o mocy 136 koni. Co ciekawe, jest silnik wyposażony w technologię bezpośredniego wtrysku, co oznacza w praktyce, postaramy się opowiedzieć. Na temat montażu LPG Daut z bezpośrednim wtryskiem paliwa narosło wiele mitów. Prawda jest taka, że na chwilę obecną do większości aut z bezpośrednim wtryskiem paliwa istnieje możliwość montażu instalacji gazowej. Są to systemy, które zostały specjalnie dostosowane do montażu LPG do aut z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Centrala sterująca zarządza w tym przypadku mieszanką paliwa oraz reguluje dotrysk benzyny, która gwarantuje poprawne działanie techniczne wtryskiwaczy LPG. W przypadku tego modelu zamontowaliśmy sprawdzoną instalację LPG dedykowaną do aut z bezpośrednim wtryskiem. Jest to sprawdzony set, włoski set BRC SDI 2.0. Pod maską pracuje listwa wtryskowa BRC. Dalej widzimy filtr fazy lotnej oraz filtr fazy ciekłej. Następnie widzimy reduktor oraz centralę sterującą BRC SDI, która odpowiada za oprawne działanie instalacji LPG w silniku z bezpośrednim wtryskiem paliwa. W miejscu koła zapasowego pojawił się zbiornik o pojemności 55 litrów, który pozwoli na pokonanie około 450 km na jednym tankowaniu. My uważamy, że warto. Auto dzięki silnikowi z bezpośrednim wtryskiem paliwa spala o wiele mniej niż jego odpowiednik z wtryskiem pośrednim. Dzięki temu, nawet doliczając dotrysk benzyny, pokonanie 100 km na LPG jest zwykłe danie. Dodatkowo do aut z bezpośrednim wtryskiem paliwa jest jeszcze bardziej ekologiczne, a montując instalację gazową znacznie redukujemy emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Dlatego zdecydowanie uważam, że warto montować instalację LPG nie tylko od tego modelu. W tym przypadku wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zalegalizowania instalacji gazowej w aucie otrzymują Państwo w biurze Energy Gas Polska po zakończeniu montażu. Tam też otrzymują Państwo wszystkie informacje dotyczące kwestii formalnych, jednak legalizacja instalacji LPG nie jest obciążona większą ilością formalności niż na przykład rejestracja nowego auta. My serdecznie zapraszamy Państwa na montaż instalacji LPG do Energy Gas Polska oraz lajkowania nas i subskrybowania naszego kanału na YouTube.